Od 1986 roku wiadomo, że istnieje coś takiego jak puls planety, zwany też od nazwiska jego odkrywcy rezonansem Schumana. Jest to elektromagnetyczna częstotliwość Ziemi, która przez długi czas była uważana za stałą i wynosiła 7,83 Hz. Jednak nagle wartość ta zaczęła wzrastać w drastycznym tempie, stanowiąc wielką zagadkę dla badających ją naukowców. Jak zdążyłem już wspomnieć, przez wiele lat rezonans Schumana utrzymywał się na stałym poziomie 7,83 Hz. Wszystko zmieniło się w czerwcu 2014 roku, kiedy to rosyjski system obserwacji przestrzeni wykazał nagły wzrost tej wartości do około 8,5 Hz. Od tego czasu rezonans zdążył podwoić się do prędkości 16,5 Hz w 2015 roku, aż w końcu w tym roku osiągnął wartość 40 Hz. Nikt nie rozumie, dlaczego puls naszej planety zwiększył się sześciokrotnie w ciągu zaledwie 3 lat, a jest to niebagatelny problem. Jednak dlaczego powinno nas to interesować? Otóż ta częstotliwość wpływa na każde żywe stworzenie na Ziemi. Nawet nasze fale mózgowe mocno reagują na wszelkie zmiany w jej częstotliwości. Niepokój, strach, smutek, gniew, ale również radość, kreatywność czy odwaga oraz intensywność tych emocji mogą być wzmacniane lub osłabiane przez odpowiednią częstotliwość rezonansu Schumana. Zresztą wszelkie zmiany w jej zakresie powinny być obiektem zainteresowania ludzi, ponieważ odkryte w 1986 roku 7,83 Hz to częstotliwość w zakresie fal alfa ludzkiego mózgu. Co oznacza, że nasz najważniejszy organ dostosowuje się do częstotliwości drgań otoczenia. Badaniami tego zjawiska zainteresowała się nawet agencja kosmiczna NASA. Opracowali oni specjalne urządzenie, które emituje drgania o częstotliwości 7,8 Hz. Jakież musiało być ich zdziwienie, gdy okazało się, że powoduje ono harmonizację i uspokojenie umysłu. Instrument jest używany w przestrzeni kosmicznej i stanowi pomoc dla astronautów, którzy przebywają długo z dala od Ziemi. Ze względu na fakt, że mózg astronautów nie czuje częstotliwości rezonansowej Ziemi, zaczynają się nasilać bóle głowy, zawroty głowy, zaburzenia uwagi, a nawet choroba lokomocyjna, szczególnie kłopotliwa w stanie nieważkości. Wzrost częstotliwości rezonansu Schumana oznacza zatem stały wpływ na ludzki mózg. Obecnie wynosi ona podobno już około 40 Hz. W związku z tym ludzie nieświadomie czują, że coś jest nie tak, a ludzki mózg powoli dostosowuje się do pracy z coraz większą częstotliwością. Tak, aby w jakiś sposób dostosować się do rytmu otaczającego go świata. Trudno stwierdzić, jak daleko idące zmiany mogą czekać ludzkość. Warto jednak nadmienić, że zdaniem niektórych częstotliwość drgań 50 Hz to mózg zen. Poziom oświecenia dostępny ponoć tylko dla buddystów. Konsekwencje, jakie mogą ponieść ludzie siłowo wprowadzeni w ten stan, są nie do przewidzenia. Reasumując, zwiększenie się częstotliwości Ziemi powoduje, że nasz mózg jest w stanie pracować bardziej wydajnie, ale poprzez to ulega on drastycznym przekształceniom. Być może taki jest cel we wprowadzeniu chemicznych substancji, które stopują nowe postrzeganie świata w postaci ogólnoświatowego szaleństwa z genetycznie modyfikowaną żywnością. Ponadto, wzrost pulsu Ziemi prowadzi również do przyspieszenia procesów zachodzących w niej samej, co może powodować globalne klęski żywiołowe. Niestety, nadal nie wiadomo, co powoduje zmianę w rezonansie Schumana, ani czy jesteśmy w stanie lub w ogóle powinniśmy zatrzymać jego wzrost. Dla wielu jest to nadal nic nieznaczący problem, którego konsekwencje są niewidoczne gołym okiem, a w związku z tym nieistotne.